Książę William i księżna Cornwalli i Cambridge udali się do Irlandii Północnej, gdzie mieli okazję zaprezentować światu swoje barmańskie umiejętności. Sprawdziliby się za barem znak zapytania. Kilka ostatnich tygodni było niezwykle trudnych dla członków rodziny królewskiej. Września 8 w wieku 96 lat zmarła królowa Elżbieta II, a Karol został królem, przyjmując imię Karol III. Royalsi nie mogli jednak w spokoju opłakiwać monarchini, bo niemalże już od chwili śmierci królowej musieli wziąć udział w wielu obowiązkowych ceremoniach pogrzebowych. Niedługo po zakończeniu wszystkich uroczystości książę i księżna Walii wrócili do pracy i udali się w odwiedziny do Holyhead, gdzie czekał na nich komitet powitalny. Księżna Kate wybrała się również na spotkanie z przedstawicielami oddziału położniczego w szpitalu Royal Sir Ray County Hospital, gdzie promieniała w musztardowej kreacji Karen Millen. Nic dziwnego, że media rozpisały się o stylizacji księżnej, od dawna uchodzi bowiem za ikonę stylu. Teraz małżonkowie wybrali się z wizytą do Irlandii Północnej i odwiedzili Belfast. Tam książę i księżna Cornwalli i Cambridge wzięli udział w nietypowym pojedynku, bo każde z nich mogło doskonalić swoje umiejętności barmańskie, rywalizując ze sobą w jak najszybszym przygotowaniu drinka. Na zdjęciach widać, że para doskonale się bawiła, jednakże to William okazał się sprawniejszym barmanem i wygrał pojedynek. Nawet przygotowując drinki, księżna Kate olśniewała iście dostojną stylizacją. Małżonka następcy tronu zaprezentowała się w jedwabnej bluzce Windsor London, za którą trzeba zapłacić około 295 funtów, około 1635 zł. Całość zestawiła z niebieskim płaszczem, który doskonale pasował do eleganckiej koszuli z efektowną kokardą. Look dopełniły granatowe spodnie, szpilki na wysokim obcasie i złote kolczyki. Podczas pobytu w Irlandii Północnej para odwiedziła jeszcze organizację charytatywną Pips Charity, która zapewnia wsparcie osobom, które miały lub mają myśli samobójcze.